Halo, halo. Jesteśmy? Jesteśmy. Jesteśmy już. Dobry. Dzisiaj z siedziby Piechoś Kompany from Poland. Ja from Poland. Tak. Odrzutowiec gdzie masz na tym? Na dachu. Koło helikoptera. Koło śmigłowca stoi. Ej, że jakby ktoś pytał, że kontakt utrudniony z Piechosiem, no to wiesz. Nie, nie ma utrudnionych kontaktów. Ma, że tak powiem, starszy model odrzutowca prywatnego, tak. I tam jeszcze nie ma Wi-Fi, nie? Wi-Fi, dobre. Wi-Fi mam na jachcie. To stoi tu w rzece u mnie. Jak będę pływał, to będzie dobry kontakt ze mną. No właśnie, ale to pogoda kiepska, nie? Ale jak masz jacht, to powiem ci, każda pogoda dobra jest. Coś tak czuję. Ja się w swój muszę zapakować i gdzieś się spotkamy na tak. Morzu Kaspijskim. Tak, tak. Ja będę myślał, że płynę, ty będziesz myślał, że płyniesz i się nasze myśli spotkają. O, ja tak już na serio, bo jeszcze ludzie pomyślą, że się czegoś nabraliśmy przed tym podcastem. No na serio, to my gadaliśmy dzisiaj ile? 4 godziny? 3? Nie, no 2. To tak się wydaje, nie, że jestem. Ale 2 godziny. Niestety z tych materiałów nie powstają nagrania, bo... Tak, bo by zamknęli kanał. No, nie, ja teraz nie wiem, jak to jest, czy te boty nie filtrują już w czasie wrzucania. Więc nie mogłoby... No, wiesz, to wszystko... Wszystko jest, wiesz, teraz kolega ostatnio gadał, że jakaś babka do niego dzwoniła, babka. I zadał i zaczął zadawać pytania, to od nowa, nie? Normalnie już boty są w Irlandii, nie? Nie rozumiem. Nie gadasz z człowiekiem, tylko z programem. Tak, no w Polsce, jeżeli chodzi o Voltanikę na przykład, to często się zdarza. Dzień dobry, mam dla pana ofertę odnośnie Voltaniki. Ty, ale to ja takiego bota muszę sobie zaprogramować na ten i otworzyć fanpage. Wiesz, nie? Trener, kompetitor, wiesz, nie? Ten, motywator, IFBB, kurwa, prep coach, ten, masa, siła, rzeźba i co tam jeszcze, nie? Za 50 euro miesięcznie. Tak. Bot, wiesz, 2-4 na 7, także i tak zarobi, nie? Ja jestem wręcz przekonany, że jest możliwość napisania takich skryptów, czy nawet Excelu czegoś, na bank da radę to zrobić. Że wpisujesz tylko wagę, wzrost i wiek i ci rozpisuje michę wszystko. Jestem pewny. Pewny jestem tego, że da radę takie coś zrobić. Ja mam taki program do pisania michy, gdzie mi rozpisuje mikro, makro, wszystko pod wagę człowieka. W sensie tabelkę i po wpisaniu na przykład co by tu mam na przykład u góry mam banan. 60 gram banana. I mam opisane, ile jest białka zwierzęcego, prostych, tłuszcze, nasycone, jednosycone, omega 6, 3, cholesterol, błonnik, gluten. Czekaj, idziemy dalej. Gluten, wapń, żelazo, magnez, fosfor, sód. Wszystko masz wypisane. Nie będę go czytał, bo tego jest fit po prostu. A to Fitatu nawet ci to pokazuje, jak rozwiniesz. Ja nie mam Fitatu, ja mam taki w Excelu zrobiony, ale chodzi o to, że na przykład z treningiem mam tak, mam taki skrypt, sam rzeźbiłem i zrobiłem, że wylicza mi procentowo, jeżeli ktoś mi podaje maksy, to procentowo już wylicza mi mniej więcej na każdy trening, ile ma kilogramów zakładać, wiesz. Zależy od jednostek treningowych, czy to są budujemy siłę, czy masę, czy tam wydolność, jakkolwiek. A więc jestem przekonany, że Darda zrobi taki kombajn, gdzie wpisujesz wagę, wzrost, cel, dalej i on ci wszystko wyliczy po prostu. Jestem przekonany o tym. Myślę, że to by się nawet zwróciło, gdyby ktoś zainwestował, to wiadomo, trzeba programistów. Nie! W Excelu robisz to z Google w 10 dni. Ja robię. Tylko nie mam na to czasu, ale ja robię takie co w 10 dni, bo ja nie znam się na tym, ale skoro nauczyłem się robić wielu takich rzeczy w Excelu, wiesz, ułatwiać sobie, to tak samo to bym zrobił. Tylko, że ja nie widzę też sensu tego, bo no i wiesz, trzeba by mieć naprawdę setki ludzi masowo, żeby to był sens wrzucania wszystkim gotowca takiego. A ja tak nie mam, więc ostatnio zrobiłem promkę na Instagramie,
sobie zasypali ludzie i chyba trzy osoby mi zostały do zrobienia, a zrobiłem, a ogłosiłem ją 24 bodajże. Więc z promki, więc tak, można spokojnie zrobić każdego bez, wiesz, trzeba sobie ułatwiać, ale nie tak masowo, no bo to prędzej czy później to wychodzi, że to jest masowe. Dlatego mnie zastanawiają często diety od dietetyków, którzy mają bardzo dużo ludzi pisane w różnych programach, że to nie jest indywidualne po prostu. Ja na przykład jak rozpisuję ludziom michy, to też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że jeżeli przychodzisz ty do mnie i przychodzi twój kolega i wychodzi na to, że ty chcesz zredukować, załóżmy, bo może powinieneś, a twój kolega, przypuśćmy, chce być blisko zero kalorycznego, to wiadomo, że podstawa, z której wychodzimy, jest podobna. Rozumiesz? Bo to później w trakcie wychodzi wszystko tak naprawdę. Bo ty musi być odpowiednia ilość białka, węgli, tłuszczy i tak dalej, minerałów, witamin, etc. I dopiero tu mamy podstawę i z tego wychodzimy. Idziemy w jakimś kierunku. Ja nie widziałbym sensu, żeby pisać dla ciebie od nowa, rozumiesz, to samo, co napisałem dla twojego kumpla, który potrzebuje niemal jeden do jednego to samo. Później są różnice, bo po tygodniu już widać, waga nie spada, więc rozkminiamy dlaczego. Czy waga, czy sylwetka się nie zmienia, bo to, że waga nie spada przez dwa tygodnie, to jest mały pikuś, nie? Jeżeli się, ja miałem takiego gościa trójboistę, to ostatnio nawet, jemu waga nie zeszła, a brzuch się zmniejszył o kilka centymetrów, a że 7 czy 8 centymetrów w talii zeszło dwa tygodnie. Więc coś się dzieje, wiesz. A to, że waga spada, to tam pół biedy z tym, tak? Bo zazwyczaj ludzie do mnie przychodzą i mają posiłki o większej objętości. No bo one są, mają mniejszą gęstość energetyczną, więc są cięższe, bo dużo będziesz więcej ważył jedząc tą samą kalorykę z ziemniaków niż z ryżu. Dokładnie. Tak. Więcej będziesz ważył. Dlatego dokładasz warzywa, coś jeszcze i to już idzie waga idzie w górę na drugi dzień rano. Bo jeszcze nie zeszło wszystko z jelit, tak? Więc waga to tam pół biedy. Sylwetka i wymiary się liczą najbardziej. A jak ktoś mi powie, że on ma 50 czy 60 osób, ja wiem, że powtarzam z tym, ale że każdego rozpisuje jakby od nowa, wiesz, indywidualnie, że każdego leży jak pies po prostu. Nigdy, i to był taki czas, że poświęcałem na to naprawdę sporo czasu, nigdy nie miałem nawet 20 osób. I to już, kurwa, wymagało, wiesz. Tak, to jest gigantyczna robota. Naprawdę to licząc, jest... Licząc, że z każdym pogadasz... Ja nawet, ja nie gadam zazwyczaj z ludźmi. Przepraszam, nie rozmawiam. To jest, mnie tego nauczyła jedna osoba, żeby nie rozmawiać z ludźmi za dużo, bo ludzie mają taką mentalność, że właśnie to jest trochę przykre w cudzysłowie, bo cierpią na tym dobrzy ludzie, ale jest dużo osób, które jeżeli z nim pogadasz, to mnie z tobą 2 godziny nawijał. Nie chodzi mi o ciebie, nie? Ale ogólnie, wiesz, rozumiesz, a to jeszcze, a tamto, a siamto. I ty jesteś tak zmęczony, że to się nie da rady, bo nie masz czasu dalej pracować. Więc ja staram się ludziom odpisywać, bo prowadzenie to nie jest niańczenie. Kurde, teraz sobie pewnie minusów zbieram u wielu z was, a może u niektórych plusy. Ale prowadzenie to nie jest niańczenie kogoś. Żeby teraz, wiesz, być dla kogoś super delikatny i mieć czas, 2 godziny dziennie z nim pogadać. No nie, to nie, trzeba... To bez przesady, to... Ja mam pilnować, żebyś ty się rozwijał i był zdrowy. I tyle. I to jest moje zadanie, twoje zadanie, jak kogoś prowadzisz. Zadaniem każdego online trenera jest pilnować, aby osoba była zdrowa i się rozwijała. Tyle. I tyle to jest. To jest nasze całe zadanie. My nie mamy uczyć nikogo. Ja wyczaiłem, jak ludzie... Szczególnie gdy mi się kończy ten czas, powiedzmy 3 miesiące, ktoś wykupił sobie na 3 czy tam na pół roku, czy 3 miesiące i widzę, że już się kończy czas i nagle zaczynają się pytania, a powiedz mi, a jakbym chciał zrobić to i to, rozumiesz? Mhm. Ja już, napisałem, słuchaj, to napisz wprost, że nie chcesz przedłużać umowy i naszej współpracy, ja to rozumiem, bo żyjemy, to jest normalne, ale nie, bądź fair, tak. Bo i oczywiście mam ludzi, dwóch chłopaków mam takich,
z którymi mam, jak to się nazywa, mentoring, nie lubię tego wyrazu, bo jest ze mnie żaden mentor, ale że umawiamy się co dwa tygodnie, co tydzień na rozmowę i oni mają, przypuśćmy, 10 pytań. I na ten temat rozmawiamy. Mm-hmm. Okej, okay, że to jest ekstra płatne, bo ja sprzedaję swoją wiedzę, na której ty zarobisz i to nie kosztuje 300 miesięcy, nie? Tylko dużo więcej. Bo zazwyczaj jest tak, że ty jesteś trenerem, masz 15 osób i masz od nich raporty i ty nie wiesz, co zrobić. Przychodzisz do mnie, więc ty z tego zarabiasz z tego. Teraz i później będzie zarabiał dzięki tej wiedzy. To jest zupełnie inna para kaloszy, ale prowadzenie to jest prowadzenie. Ja mam pilnować, żebyś ty był zdrowy i żebyś się rozwijał w kierunku, w którym chcesz się rozwijać lub którym wspólnie ustaliliśmy, bo bardzo często jest tak, że ludzie boją się redukować, że będzie słabszy, on będzie gorzej wyglądał i tak dalej. A czasami trzeba przyredukować, bo to jest zdrowiej po prostu. Zdrowiej. Pierwszą podstawową rzeczą, którą ja zauważyłem, jak ktoś zaczyna, nie, aczkolwiek są plusy i minusy, ja to raczej staram się unikać. O kurde, to zły znak. Załóżcie maseczki. Nadciąga. Mam nadzieję, że wszyscy oglądają bezpiecznie, nie, w maseczkach. Tak, tak, safety. Tak, że ludzie, każdy, kto chce coś osiągnąć, i nie mówię tu o byciu Mister Olympia czy karcie pro, ale każdy, kto chce coś osiągnąć w sporcie jakimkolwiek, niekoniecznie górze, musi zabić w sobie tego, ja to nazywam Janusza. Tak, dokładnie. I musisz przestać na to patrzeć, że spadło mi 5 kilo wagi, albo tak, że ja mam centymetr mniej w łapie, albo ja nie wiem, po 3 miesiącach redukcji nie wyciskam tyle na klatę, ile wyciskałem, tak, bo tak naprawdę to się nie liczy, a liczy się efekt długofalowy, który ty chcesz z kimś osiągnąć. Tak, dokładnie. I wiele ludzi zapomina o tym, że tak naprawdę oni płacą ci nie tylko za to, że ty wiesz, jak coś osiągnąć i pomożesz mu to osiągnąć najmniejszym nakładem, że tak powiem, sił i środków. Zaraz o tym powiem. Ale wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że gówno wie tak naprawdę i to, że on cofnie się, dajmy na to, nie wiem, wyciskaniu na klatę o 20 kilo w 3 miesiące, sprawi, że za rok będzie wyciskał 50 kilogramów więcej, a tak by się w koło kręcił, w koło tego samego ciężaru. Już pomijam, że wiesz, że ciężar tak naprawdę to jest rzecz, że tak, tak powiem... Jeżeli mówimy o sylwetce, bo to kwestia tak, sylwetki, bo tam w freeboyu to jest trochę inaczej. Zauważyłeś, że jest tak w internecie, wśród fitness branży, tak to nazwę, że ludzie się przechwalają, jak to ciężko do czegoś nie doszli? Że o, jak on ciężko robił formę. Oj, chwalę po ich podopiecznych, którzy tak ciężko robią formę. I co? Przecież to nie jest sztuka zrobić ciężko formę. Dla mnie jest, bo ja nie lubię robić ciężko formę, po drugie uwielbiam Michałki. A po trzecie moja forma mi odpowiada. Kłamie trochę, ale nieważne. Jestem ostatnim. Sztuką jest zrobić coś jak najlżej. Jak najmniejszym nakładem środków i pracy. To jest sztuka, bo nie jest sztuką rzucić kogoś na 5 razy po godzinie cardio i go zagłodzić. Bo ktoś powie, no ale procesy metaboliczne, podstawowa przemiana materii i tak będzie wyższa niż nawet zagłodzonego człowieka, niż to co on dostarcza. I tak będzie grubą tkankę tłuszczową. No bo jak ktoś je 1500 kalorii i robi 5 razy cardio po godzinie w wysokim tempie, plus siłowy trening, plus pracuje jeszcze może fizycznie lub tak, wiesz, rusza się, to i waży od 95 kilo powiedzmy, czy tam 85, on musi zgubić fat. A to nie jest żadna sztuka, kogoś tak odchudzić. Sztuką jest zrobić tak, żeby człowiek się czuł dobrze, żeby mu głowa funkcjonowała, żeby, wiesz, mógł zarabiać pieniądze i przy tym się jego ciało zmienia i od tego są środki. Niekoniecznie steryny, żeby było ciekawe, samo sobie. Ja mam takiego ziomka, który teraz waży więcej niż przyszedł do mnie, tylko że wygląda, jest przepaść w sylwetce. Przepaść. I, a gość jest moim wiekiem, bo starszy nawet, ma firmę swoją, wiesz, to o to chodzi, on pracuje, zarabia pieniądze i jak ja bym mu miał powiedzieć, rób teraz 5 razy cardio po godzinie i biegaj jak głupek po prostu. Ale
To wystarczy po prostu przełożyć na prosty przykład, a ja lubię dawać przykłady. Oj tak. Oczywiście teraz ten taki normalniejszy. Zarabiasz miesięcznie 3000. I jest Zenek, który zarabia 3000. I teraz tak, ty przychodzisz o 9 rano na 7,5 godziny, bo ci płacą nawet za jakąś tam przerwę i masz te 3000 co miesiąc, a on robi 10 godzin dziennie od 5 rano plus zostaje na godziny i na koniec miesiąca też ma 3000. Tak. I kto ma lepszą pracę? Dokładnie, kto jest lepszy w tym wszystkim? Kto więcej osiągnął? Ale ten, co robi więcej, no może wyjść, bo na Facebooku, ja tak się poświęcam, mi tak ciężko jest, żeby to osiągnąć. Tak naprawdę większość ludzi, którzy tak mówi, którzy się musi tym chwalić, że jest im ciężko, to są, oni mają gdzieś problem. Bo to nie jest powód do chwalenia się, że ty ciężką pracą do czegoś doszedłeś. Znaczy ja się... nie, tu zaznaczmy, że do pewnego poziomu. Tak. Bo jak wygrywasz, tak, wiesz, Mistrzostwo, tak, Polski, tak, wiesz, tak, super, tak, ciężkiej. Tak, ja tak, oczywiście. Mówimy tu o formie typu plaża, nie? Krata, tak, na brzuchu i 42, tak, w łapie, nie? Tak, tak, tak. Bo tu ja nie mówię o zawodnikach top, to jest inny temat zupełnie. Racja, że dobrze, że dodałeś, bo się byłoby gówno burze niepotrzebne, musiałbym się tłumaczyć. Chodzi mi o takie podejście, że ludzie się przepychają w tym, jak oni ciężko to nie osiągają celu. No i jak gdybym miał sprzedać swoją wiedzę, to powiedział, słuchajcie, ja wiem, jak zrobić to lekko. Rozumiesz, co mi chodzi? No tak. Ja wiem, to lekko. Po prostu, ja teraz mówiłem w 100% poważnie z ręką na moim, tutaj bardziej, sercu. Gdybym ja nie żarł Michałków i popijał tego garażami, czy tam piwkami słodkimi, to ja wiem, jak ja na minimalnym nakładzie siły, po przybiciu paru rzeczy i po stosowaniu paru rzeczy do ustnie, ja się docinam po prostu. Tylko, że ja muszę trzymać Michę i lekko trenować. To jest proste. To jest proste. Naprawdę. To jest tak banalnie proste teraz dla mnie, że ja nie kumam tych ludzi, którzy mówią, że oni się tak mordują. I to... Po co? Po co? Rozumiesz? Po co? Jak można zrobić coś prosto, a jeszcze robią siebie cierpiętników. W ogóle zauważ, że jest taka narracja u nas, może to gdzieś idzie też tak jak na świecie, nie wiem, w kraju, że u nas w Polsce to ty musi być ciężko. Żeby zarabić pieniądze, ty musisz ciężko pracować. Nikt nie mówi mądrze. Zdarzyłeś? Ale to jest mentalność taka komunistyczna, nie? Człowiek pracy, tak, wiesz, etos, tak, kurde, dokładnie, wiesz, o co chodzi. Ty musisz harować jak wół. Nie, musisz być mądry. Musisz mieć wiedzę. Musisz wiedzieć, jak zarobić pieniądze. Tyle, ile byś chciał. Załóżmy, tak? Chciałbym milion, ale wiesz, ile masz możliwości. Niekoniecznie harując jak wół. Po prostu. Jeżeli mówimy o pieniądzach, tak? Aczkolwiek tu ja nie jestem wielkim autorem, a w tym kierunku, w tym temacie autorytetem nie jestem wielkim, przynajmniej w swoich oczach. Ale coś tam wiem troszkę. Temat nie dużo, ale coś wiem. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie ludzi, no to już mam, sam w swoich oczach jestem większym autorytetem, bo mam w tym doświadczenie jakieś. I po prostu ja wiem, że tu nie chodzi o zajechanie człowieka, tylko jak najmądrzej to zrobić. Jak najmniejszym kosztem, to co powiedziałeś, jak najmniejszym kosztem dojść do celu. Tym się powinni chwalić dani trenerzy, a nie gość ostatnio wrzuca jeden z drugim, muszę to powiedzieć, bo wybuchnę. Przemiana podopiecznego 4,5 czy na 5 kg schud w miesiąc. Brawo podopieczny. O Boże. Po pierwsze, to nie jest 4,5 czy na 5 kg tkanki zapasowej energii, czyli tkanki tłuszczowej. Tylko 2 litry wody. To są 2 litry wody, treść żołądkowa, ale gdyby, plus tam trochę tłuszczu, ale gdyby nawet, to jest kilogram, żeby skupić kilogram fatu tygodniowo, załóżmy, musisz mieć deficyt 7230 kalorii w ciągu tygodnia. Czyli to daje około 1000 kalorii tygodniowo deficytu, co nie jest wcale trudne do zrobienia tak naprawdę. I gubisz kilogram tkanki tłuszczowej, czyli w skali miesiąca gubisz 4 kilo tkanki tłuszczowej. I gdzie tu jest wysiłek, powiedz? Wiesz, mądrość trenera, to jest matematyka tylko. Czym tu się chwalić, że ktoś zgubił 5 kilo tłuszczu w miesiąc? Wagi. Rozumiesz? No co to jest, kurde? Ja nie kumam tego. Ja to dzisiaj, wczoraj widziałem. Mówię, ja pierdolę. Ja jeszcze wtrącę od siebie i ludzie często o tym nie pamiętają,
że w przypadku mężczyzn, no bo kobiety nie mają aż takiej na to jakiegoś tam, wiesz, na rozwój muskulatury, że nie sztuką jest gubić wagę, a bardzo często ci, co tak się spuszczają nad tymi kilogramami, to gubią często więcej mięcha niż tego tłuszczu. Tym zbyt dużym deficytem, zbyt dużą ilością cardio i zajeżdżaniem się. A teraz tak, zgubić 5 kg tłuszczu w miesiąc, nawet czystego fatu, da się, okej, jeszcze tym bardziej na wspomaganiu i da się to zrobić mądrze, ale jeżeli stracisz 2,5 kg mięcha, odbudować 2,5 kg mięśnia, to nie będzie miesiąc czasu. Bo trzeba zwrócić uwagę, że to ty gubisz mięśnie, a nie wizerunek mięśnia, rozumiesz? Tak. Bo wystarczy popatrzeć ładowanie i jak wygląda zawodnik na scenie, a jak wygląda na weryfikacji, nie? Katabolizm jest dobry. To jest katabolizm, to jest, ludzie myślą, że to jest coś złego, to jest jak najbardziej C. Katabolizm to jest rozpad dużych, kurde, energii zgromadzonej w coś stałego i to jest rozpad na pomniejsze, aby organizm mógł sobie brać z tego energię. To jest katabolizm. Anabolizm to jest odkładanie energii na później, czyli budowanie mięśni. Białko idzie w mięśnie, to jest anabolizm, a katabolizm to jest rozpad tych mięśni na małe drobinki, żeby organizm sobie czerpał z tego energię. Tak w mega uproszczeniu, żeby każdy skumał. I jeżeli następuje katabolizm w organizmie, to ty jednocześnie palisz tkankę tłuszczową, ale jednocześnie też organizm sobie dłubie zmieści troszkę i energii, a organizm bardzo, bardzo lubi aminokwasy, tak nawiasem mówiąc już. Wiadomo, że na wspomaganie, na chociażby tym samym testosteronie, to jest katabolizm jest przytrzymany troszkę. I tutaj nie ma na tego co porównywać. Ale patrząc pod kątem jedynie redukowania, jeżeli już tak zahaczyłem ten temat, bo jestem poirytowany takimi, kurde, reklamowaniem się tak na Facebooku, tam na Instagramie, to uważam, że nie jest sztuką zgubić, doprowadzić do katabolizmu człowieka. To nie jest sztuka. Żadna sztuka. Ja przemian w ogóle nie rzucam na Instagram, mimo że ludzie nawet, którzy prowadzą, mówią, ty weź rzuć mnie, mówię. Ja jakoś nie potrafię. No bo dla mnie to nie jest żaden wyczyn, kumasz? Nie jest wyczyn. Dla mnie byłoby wyczynem, a raczej, dla mnie jest wyczyn poprowadzić kogoś rok i po roku czy półtora wtedy widzisz efekt. A co z tego, że to jest chudnie 5 kilo na przykład, czy 6? No co to jest za, co to jest? Tak, ktoś powie, 5 kilo w rok, a co tam, nie? Ale wiesz, ty robisz, ty ucinasz w pańcie głowę i wychodzisz do dwóch innych typów, nie? Tak. Zbuduj u człowieka, że on waży, przypuśćmy, 96 kilo, schudł do 86 i ma znowu 96 kilo w 4 miesiące. Zupełnie inny wygląd, inna sylwetka, nie inaczej wygląda. Musiałbym teraz WhatsAppa włączyć i kamerę przekręcić. On by zobaczył. Nie, to panie, to my jeszcze nie mamy takich budżetów, żeby takie montaże robić. 4 czy 5 miesięcy, może 6, pół roku to trwa. Nie wiem, musimy zobaczyć. To jest, sorry, ale to jest sztuka taka coś zrobić. A nie moja, tylko typa, który zapierdziela, rozumiesz? Jemu powiesz, jedz kamień, on je kamień, w cudzysłowie. Robi to i tyle. No, no i też... Z tym jedzeniem kamieni to wiesz jak jest. Nie wiem. Każdy jak zaczynasz, nie wiesz, ja nie wiem, bo że tak powiem, nie pytałem się o prowadzenie i nie robiliśmy wywiadu, ani ty nie, ale ja na przykład z każdym gadam, nie? Ja nie uważam, że tak powiem, że każdy się nadaje do pracy. Nie. Oczywiście, i że. Zanim z kimkolwiek bym zaczynał cokolwiek, to rozmawiam i się pytam o wiele rzeczy. Często oczywiście, na pierwszy rzut oka wydających się niezwiązanymi z tym, nie? No bo jak na przykład koleś się, jak pytam się ciebie, czy masz jakąś żonę, dziewczynę, ile lat jesteście razem, wiesz o co chodzi, nie? Albo czy masz stałą pracę i gdzie pracujesz i czym się ktoś powie, co go to kurwa obchodzi, to jakiś jest, wiesz. Stabilność, czy ty jesteś konsekwentny? No, a teraz wiesz, ja nauczony przykładem chłopaka, który zajebisty miał gen, przysięgam, jeden z najlepszych, z białych, to jest najlepszy genetyk, jakich chyba znałem, bo na 250 rozbite na dwa testa,
koleś kurwa robił kilogram wagi przy nabieraniu tkanki tłuszczowej raptem centymetr stali na miesiąc, robił kilogram wagi, progresował co trening w głównych bojach przez kurwa pół roku, zostawiła go dziewczyna, nachlał się, naśpał się, zaczął odpierdalać i mało go nie zamknęli do więzienia, nie? I wszystko poszło się w trrr. A powiem szczerze, że nawet się na tyle szarpnąłem, bo nie miał stałej pracy i wiesz, plus jeszcze poleciał grubo, że zainwestowałem jakieś tam 2-3 stówki chyba, żeby mu kupić sok, nie? Na tego testa i na HCG, nie? 23 lata chłopak, nie? Także i już wiem, że ludzi niestabilnych życiowo, emocjonalnie i tak dalej, no nie warto, nie? Bo z tego nic nie będzie, nie? A już tam, wiesz, świeciły się puchary i ludziki. Nie? Tak, już były. Ludziki stały już. Pro prep coach, wiesz o co chodzi, nie? Wszystkie federacje, co tam na wyspach jest, nie? Jedzie pytania jakieś. O, właśnie, to pytania z podostatniego filmu. Myśmy nagadali się znowu. No, mamy tu... O, panie! Cztery pytania. No, to akurat na koniec. Burzymy. Dzięki za świetną treść, panowie, zarówno edukacyjne pod kątem sylwetkowym, jak i życiowo. Podrzucam kilka pytań, nie? No, tu my mamy chyba najlepszy miks życia, prawd, mądrości. Tak, tak. I doświadczenia, wiesz? I doświadczenia. I jedna rzecz. Zauważ. I wy też zauważcie. Ja nie spotkałem się z tym nigdzie na internecie. Nie spotkałem się z tym, żeby jakikolwiek rozmówca robił to, co ja, czyli sam się chwalił. Zauważyłeś? Nie ma tego. Bo ludzie się wstydzą mówić o sobie dobrze. No, bo co inni pomyślą? Przepraszam, użyję tego słowa. Mam to w dupie, co ludzie pomyślą. Ja wiem, ja się nie wstydzę o sobie mówić dobrze. Tam, że się wstydziłem, bo wiesz, te DDA i te sprawy. Nie, ja wiem, w czym jestem dobry, ja wiem, w czym nawalam. Tak samo ty pewnie wiesz, czy jesteś dobry, w czym nawalasz. Każdy z was wie. Więc to, że jeżeli ja z kimś rozmawiam i ja komuś mówię w twarz, mówię, słuchaj, bo ja uważam, że ja to i to robię dobrze, wiesz, i myślę, że na tym się znam. I zazwyczaj widzę w tych ludziach zakłopotanie. Wiesz, bo to nie jest normalne. Zazwyczaj mówimy, a co ty o mnie myślisz, wiesz, takie gadanie, nie? A co ludzie mówią i myślą? A co mnie ludzie obchodzą? Co to jest tak? Zamykanie się samemu w więzieniu, które sobie sam budujesz, nie? Tak. To są słowa świętej pamięci mojego serdecznego przyjaciela, mogę powiedzieć, człowieka, który mi naprawdę w życiu wiele rzeczy wytłumaczył. Że ważne, że pamiętaj Małola, to pamiętam, bo sporo starszy był ode mnie. Mówi, że nie patrz na to, co mówi, tylko kto mówi. Bo jak ktoś jest bitą, to jego słowa są też nic nie warte, bo on jest nic nie warty. A wartościowe jest tylko to, co powiedzą ci ludzie wartościowi. Czyli jeżeli coś bym zrobił, powiedział, napisał i napisze do mnie ktoś, kogo szanuję, ty byś mi napisał, słuchaj Andrzej, tak, weź, odpierdoliłeś ten, to ja bym to pewnie, nie wiem, skasował, przeprosił, usunął, wiesz o co chodzi. Przemyślisz, ty Michał, tak. Albo się myli, albo się nie myli, ale wejdziesz do głowy, dokładnie to samo. I to jest, wiesz, i to pamiętajcie, zapamiętajcie, taka mądrość życiowa od grubego z Irlandii, że jeżeli zaczniecie myśleć tak, to wasze życie będzie prostsze. Na pewno zejdziecie dalej, bo będziecie się sugerować tylko opinią wartościowych ludzi i ważnych w waszym życiu. I trzecia rzecz to też taki suplement do tej gadki, że jeżeli coś nie ma wpływu na twoje życie i twoich najbliższych, to pierdol to. Co mnie obchodzi dzisiaj, nie wiem, jakiś tam, dajmy na to, nick, Tesra, ta. I że napisze, ty chuju, nie pokazujesz twarzy, jesteś debilem i spierdalaj, nie? Czy ma to wpływ na moją wypłatę? Nie. Czy ma to wpływ na moje zdrowie? Nie. Czy ma to wpływ na moje relacje, nie wiem, z tobą, z kimś tam jeszcze? Nie. Więc dlaczego ja mam poświęcić na to 5 sekund, żeby się tym zastanawiać, nie? Ładnie. Rozumiesz, to tak jak w ostatnim tym się pytali, nie? Czy masz problem na tym? Przyjdź, może ci się uda mu postawić. Nie, nie mam problemu. Kompletnie nie mam. Ale wiesz, może chcę spróbować, nie? Także już wracając do pytania,
progesteron. Czy niski progesteron może być przyczyną złego samopoczucia na długoletnim TRT? Jeśli tak, jak interpretować normy laboratoryjne u mężczyzn? Jakie mogą być przyczyny? Jak podbić? Czy Michał może stosował u kogokolwiek mini pil antykoncepcyjny z samym progesteronem w tym celu? Czy zdał egzamin? Co sądzi o pomyśle, jaki ułamek tej tabletki przyjmowany codziennie może zapodać suplementację progesteronu w przypadku, kiedy HCG nie działa? I to jest słowo klucz. Ja mówię, jak HCG nie działa? Jeżeli HCG nie działa i chcesz podbić sobie progesteron, to kup sobie progesteron w kremie, w maści. Zalecany kobietom po menopauzie. Kapitalna sprawa na przykład dla kobiet, które mają PMS. Wcierasz w tkanki miękkie, czyli wnętrza ud, tu łokciem, ale wnętrze ud będą najlepsze. I on ci podniesie progesteron do granic normy. Jeżeli chodzi ogólnie o mężczyzn, progesteron, najczęściej progesteron jest markerem. I sam w sobie, jak jest, ludzie mówią, oj, mam wysoki progesteron i będę przez to się źle czuł. Nie będziesz. Poczytaj trochę badań, poczytajcie, jak to wygląda. Nie będziesz się przez zbyt wysoki progesteron czuł źle. Szczególnie będąc na TRT czy na bombie. Na TRT progesteron powinien być wysoki. Jeżeli nie jest wysoki, to albo HCG się krzaczy, albo gdzieś jakiś enzym, czy czegoś się nie przerabia po prostu. Ja się z tym nigdy nie spotkałem w mojej całej karierze, żeby jeżeli ktoś był na HCG, to progesteron mu nie szedł w górę. Nigdy. Ja też nie słyszałem nawet takiego czegoś. Jeżeli ale nie, możesz być tym 1%, tak, który ma tak, coś tak, z receptorami i tak dalej, tak, po drodze tak, coś popsute. Może być problem, może. I to wiesz, ja nie będę siebie robił wszechwiedzącego, no bo tego akurat nie wiem. To nie, ja się tym zawodowo, ja się nie zajmuję medycznymi, o to, jest, to będzie ważne, medycznymi rzeczami. Wiesz, co rozumiesz, mój rozmówco, ja się nie zajmuję tym, żeby ktoś przychodzi do mnie z badaniem, no i mam tutaj takie, mam zmiany skórne od wątroby i coś tam. Ja mówię, słuchaj, ale ja nie wiem tego. Tak, i weź mi całe leczenie, nie? Od jakichś zestawu probiotyków w jelitach, tak, które to poprawi, aż po coś na ten, nie? Na ilość mieszków włosowych, kurde, tak, w moszu. Ja się tym nie zajmuję po prostu. Ja tym nie znam. To nie jest, nie oszukujmy się, coś tam muszę wiedzieć, bo każdy coś tam wie. Szczególnie, jeżeli już parę lat jestem w hormonach, tak to nazwę, no to wiadomo, że wiem mniej więcej jakieś rzeczy, ale to nie jest poziom wiedzy, który mnie obliguje i zezwala na to, żebym ja udzielał ci rad za pieniądze, jak na przykład pozbyć się pocenia na plecach. Na przykład do mnie koleś dzisiaj, czy wczoraj, gdzie przeczytałem. Panie Michale, czy ma pan konsultację, bo bym chciał się... Nie wiem. Psałem mu, sorry, nie mam pojęcia. Znajdź przyczynę, bo... nie? Przyczyn może być kilka. Nie znam, czemu ty się płacisz tylko na plecach. Ja nie, wiesz, tak jest, no są ludzie z różnymi rzeczami. Ja nie jest, to nie jest moja specjalizacja. Ale z progesteronem wracając, myślę, że to kwestia HCG w większej ilości. Nawet na test sobie przybi 1200 jednostek 2-3 razy, nie tylko pilnuj estradiolu i zobaczy, ci progesteron nie poskoczy. Jak nie poskoczy, a HCG masz od deala, to zmień deala. Tak. Jakie mogą być przyczyny tego, że po 5 latach na TRT nagle poziom testosteronu całkowitego w badaniach zaczął rosnąć? Badanie wykonane na tym samym dniu po iniekcji, te same mięśnie, 100 mg apteki co 5 dni, natomiast nie ma odbicia w samopoczuciu. W okresie, kiedy stosowałem 2 razy tyle, było czuć ten zwiększony poziom, a obecnie samopoczucie jest stabilne, a poziom na papierze zacznie zawyżony do tego, co wychodziło w badaniach w pierwszym, drugim roku terapii. To ja muszę, po pierwsze i najważniejsze, za samopoczucie nie odpowiada testosteron. Nie odpowiada. Testosteron się wiąże tylko w mięśniach. Receptory dla testosteronu tylko w mięśniach. W mózgu, w skórze, wszędzie indziej działa DHT i estrogen. Estrogen w dużym skrócie, bo jest kilka. I tyle. I jeżeli ty nie odczuwasz testosteronu, przepraszam, to może być związane i z SHBG, i z enzymem aromatazy, czy 5-AR enzymem. Gdzieś tu jest, może być problem z jelitami, bo neuroprzekaźnictwo nie siadło. Może być problem z dopaminką, ponieważ teści podbiją dopaminę, aż w pewnym momencie organizm nie,
i noradrenalinę, aż w końcu powiedział, mam dość tego. Przyczyn może być wiele. Ludzie oterte oczekują, że to będziesz, wiesz, Supermanem. To ja zawsze mówię ludziom to samo i te, pewnie tu nieraz to mówię i powtórzę, bo mogę. Jeżdżę teraz Mercedesem moim, pięknym. I to już jest normalne. Było mi dane wsiąść ostatnio w Mazdę 323. Jest różnica. I tak samo jest na TRT. Jak jesteś na TRT, ty nie widzisz różnicy. Bo to mi się normalnie żyje, to już nie masz hype'u. Ale w momencie, kiedy ty byś wrócił do normalności, załóżmy, masz 35 lat, czy 38, 7 i twój poziom testosteronu, i co za tym idzie, DHT i estro, był na poziomie, jaki ma zazwyczaj 38 czy na 5-letni mężczyzna, przeciętnie żyjący i żywiający się i tak dalej, to byś zobaczył dramatyczną różnicę. Byś zobaczył, że życie jest straszne. Bo doświadczyłeś różnicy. Tu o to chodzi. Ludzie, którzy nigdy nie byli na TRT, oni nie kumają tego. To tak, jakby ślepe mówił o kolorach. Jeżeli bardziej, tego... że jeszcze tutaj ci przerwę, odpowiedź jest zawarta w pytaniu. W okresie, kiedy stosowałem dwa razy tyle, wtedy było czuć ten zwiększony poziom, a obecnie samopoczucie jest stabilne. Więc nie oczekuj, że dmuchiesz w alkomacie tyle samo po wypiciu dwóch szklanek wody, co po jednej, nie? To raz. I że będzie ten stan upojenia alkoholowego, jak będziesz łoił codziennie dwie szklany wody, a później zejdziesz do jednej, nie? Proste. Wiesz, też nie piszesz o HCG i jeżeli HCG nie leci, to twoja głowa nie będzie funkcjonowała dobrze. Trzeba się ładnie nagimnastykować i trzeba wiedzieć jak, bo można to zrobić. Można wspomóc pracę mózgu od odpowiedniej strony, gdzie działając tak hormonami, które można kupić w aptece bez recepty też, nawiasem mówiąc, lub lekami, żeby oszukać organizm, mózg szczególnie, że ty funkcjonujesz tak, jakbyś miał HCG, a mimo, że go nie bijesz. Można takie coś zrobić. Oczywiście nie zastąpisz, a trochę jąder będzie i tak dalej, i te problemy starczycą będą mogły występować, etc., etc., okej. Okay. Spermatogeneza też siądzie, ale mózg można oszukać, że on funkcjonuje tak, jakbyś był na HCG. Ponieważ receptory dla LH są również w mózgu, czego ludzie nie kumają. I choć teraz już coraz więcej osób to łapie, ale dalej po grupach na Facebooku, znowu mnie usunęli z kolejnej, parę dni temu, bo już nie, chciałem zobaczyć, co tam za mądrości piszą, grupa niedostępna. Musisz wymieniać nazwy, to będziemy ich tam, wiesz, rzucać na czarną listę, bo cenzura jest bardzo zła i cenzurowanie ludzi jest według mnie oznaką raz słabości, dwa strachu. Tak. Tak. Zauważ, że jak czasami się spinasz, masz rozmowy z ludźmi, którzy myślą raczej niż ty na temat obecnej sytuacji na świecie i wykładasz im swoją narrację, tak jak ja bym swoją wykład narrację, że ja uważam, że to i to jest bez sensu, to tak i tego być nie powinno. Tak i tak powinno być inaczej, a tak naprawdę to powinniśmy żyć normalnie. Tak. I to kod argumentu nie ma na to. Bo oni myślą inaczej, bo inaczej myślę, bo a ty mówisz, ty słuchaj, ale ja mam dla ciebie argumenty, zobacz. Ty wziąłeś trzy razy coś tam, a i tak zapałeś coś tam. Przybiłeś trzy strzały teścia i dalej masz kurwa w połowie normy. To co to za test? Tak, no. No kurde, kiedy masz pomysł, a jaka mądrość. Rozumiesz? To, nie, to jest oryginalny, jeszcze tak ręce, bo zamykają się wtedy sobie, to jest oryginalny, jest apteczny, 350 mg na mililitr, kolega mówił i tak ma być. Człowieku, ale masz w widełkach, ty nie widzisz badań, to ty nie masz... Nie, ty się nie znasz. Rozumiesz? A to dobra. I dlaczego się nie znam? Daj argument. Nie ma argumentu. A ja ci powiem jaki, bo ty nie jesteś lekarzem, a lekarz, który produkuje ten, kurwa, testosteron, mi mówił, że on działa. Dokładnie to jest ta sama narracja. Dokładnie. Rozumiesz? I ty mówisz... A na koniec po tej rozmowie koleś sobie pomyśli, że on jest mądry, a ty jesteś głupi. Tak. Dokładnie. I tak wygląda dyskusja na grupach często. Niestety. Dokładnie. Tak wygląda i nie to cię zablokują, bo
Bo nie ma argumentu. Bo ludzie nie mają argumentów po prostu. Czy jest tak, że po latach bycia na HTZ potrzebujemy coraz wyższej dawki testa, aby się lepiej czuć? Czy może po prostu stosowanie test plus HCG powinno w stałych, optymalnych dawkach wystarczyć do utrzymania poprawnego samopoczucia? Ale testosteron sam w sobie nie odpowiada za samopoczucie. To jest mnóstwo rzeczy, żeby się nie wysypiać. Możesz mieć cięższą pracę, możesz mieć zapieprzone jelita, możesz se wkręcać, że się musisz dobrze czuć, przez to się źle czujesz. Możesz mieć stan depresyjny. Mnóstwo rzeczy. Możesz mieć problemy z glikemią na przykład. I ci cukier skacze, i się źle czuje. Mnóstwo rzeczy może być po prostu. A ludzie się upatrzyli, testosteron to jest mój ratunek. Nie. Nie. Kurde. Nie. Teraz powiem ci tak. Jeżeli oczekujesz, że testosteron będzie dla ciebie jakimś, nie wiem, wspomagaczem, narkotykiem i tak dalej, to jesteś w błędzie, bo już Michał wcześniej powiedział, że co tam jest sypane, pokaż, bo żeby nie było. Ale dziwna taka, to jest wiśniowa, ale kurde. Więc tak, jeżeli chodzi o samopoczucie, to tak, neuroprzekaźniki, jelita, tarczyca, glikemia, jest tyle różnych rzeczy, które wpływa na samopoczucie i które trzeba zbadać, a za które testosteron pośrednio gdzieś tam w niewielkim stopniu wpływa, bezpośrednio praktycznie w ogóle, że nie możesz oczekiwać, że to jest magiczna tabletka, która wiesz, wrzucisz sobie tak jak nitro w samochodzie. Buch tak. I zapierdala, nie? Nie, to tak nie działa. I poczucie. Często jest taki hype na właśnie na ten towar, tak jak najczęściej najwięksi idioci na grupach piszą, że na tym, jak jest temat jakiegoś gadania, że on przybił sobie ileś tam test, że najlepszy na libido jest testosteron, nie? No tak, nie? Przez tydzień, dwa, trzy, jak masz czuły enzym, czuły receptor i duży i bardzo aktywny enzym aromatazy, to wiesz, po trzech tygodniach będzie 180 stopni, nie? I nagle się okaże, że nic nie działa, nic się nie chce i po chuja to robiłem, nie? Także to tutaj, nie? Więc nie oczekujcie, że branie, a tym bardziej jeżeli chodzi o wyższe dawki. Dawka testosteronu na hormonalnej terapii zastępczej ma trzymać poziom twojego testosteronu w górnej normie, w górnej granicy normy tam zalecanej, jakkolwiek by to nazwał, medycznej. I tyle. Tak. Więc go nie zwiększasz, bo podawanie, wbicie 100 mg, 150, 120, jakkolwiek, będzie dawało ten sam wynik, plus minus jakieś tam ułamki procentów w zależności od globuliny wiążącej, estradiolu, straty, taty, ale tak naprawdę pulsacyjne jego tam, wiesz, i tak dalej, cały przebieg w kwestii miesiąca, roku, pół roku da ci ten sam wynik. Będzie zbliżone. Ale się teraz wymądrzyłem. Tak. Tak. Ja bym do tego dopiął tylko jedynie, że wielki problem mężczyzn, jeżeli chodzi o samopoczucie, patrz libido, to jest tym, że my się filmujemy. Jeżeli tobie nie staniesz na wysokości zadania dwa razy, bo miałeś ciężko w pracy, bo się pokłóciłeś z kimś, bo cię dzieci wkurzają, bo cię zmęczony, i jest akcja, ty raz nie dasz rady, drugi raz widzisz, że to nie jest to. Najgorsze jest to, że jak chcecie się za trzecim razem, przypuśćmy tam na dwa dni później, czy na drugi dzień, to ty już myślisz, ja pierdzielę, nie uda się. I wiesz, co się dzieje? Nie udaje się. Tak. To jest wielki problem u facetów, o którym się nie mówi. Przyczyną tego problemu jest to, że niestety my w relacjach z kobietami i kobiety w relacjach z nami nie potrafimy szczerze porozmawiać. Usiąść i powiedzieć, ty, kotek, no nie chce mi się dzisiaj, kurde. Czy jestem zmęczony i w ogóle, wiesz, nie, ja muszę być facet. Ja? Wiesz, ja zawsze, nie? Czyli ja tam akurat zawsze, bo jak powiedział kolega tydzień, dwa tygodnie temu, czy tam trzy tygodnie temu, czy mam problemy z tym, ja nie mam. Ale przychodzą do mnie ludzie, którzy mają. I to nie jest, ogólnie mówiąc, to jest dość pozytywne zjawisko, że jakby zaczyna się o tym mówić tak naprawdę, że faceci miewają problemy z erekcją, nie? Niekoniecznie z libido, tylko z erekcją. Przyczyn tych problemów może być kilka. To też nie tylko testosteron, żeby nie było. Nie tylko DHT i estrogen, tak? Ale trzeba rozmawiać, bo my faceci mamy bardzo czułą głowę w tych rzeczach. Jeżeli coś się spieprzy raz czy drugi,
to potem się będzie dalej ciążyło, ale już po części z naszej świadomej winy, że my się wkręcamy. Tak. Mam taki psychologia to 80% libido i sprawności seksualnej. Moim zdaniem. A tak naprawdę, jeżeli wiadomo, nie masz prolaktyny 3 razy normę, czy estradiolu 0 lub 4 razy normę, jeżeli hormony są plus minus w referencji tej takiej medycznej, czy tam normach, to 80% to jest twoja głowa. Tak. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby mi się chciało kurwa dymać, gdybym na przykład parkując rozjechał swojego zwierzaka. Tak, ale i wjeżdżasz, otwierasz drzwi i babę na stół, nie? Tak. Chyba, kochanie, że... właśnie zajebałem naszego pieska. Chyba, że na trembolonie jesteś. Ale mówiąc poważnie, dokładnie to o to chodzi. To jest głowa. To jest wielkim problemem, jest głowa. I można głowę nasterować. Ja wiem, bo swoje życie przerabiałem nie tylko u siebie, przede wszystkim nie u siebie akurat, ale u ludzi. I można głowę nakręcić. Można nakręcić głowę. Dla mnie super środkiem jest Cialis w tym temacie. Podawany nawet codziennie po 5 mg, czy tam 20-3 dni. I tu nie chodzi tylko, że konar będzie płonął, ale że ty masz świadomość tego, że on będzie płonął. Rozumiesz, że ty się nie boisz. I płonie. A jeżeli jesteś mocno rozpieprzony psychicznie, to możesz zeżreć sobie i 10 Cialisów, i 5 Viagr. O, ja pierdzielę, ciśnienie chyba by głowę rozerwało. I do tego przybić sobie PT-141. Przepraszam, nic się nie stanie. Jeżeli masz spieprzoną głowę, taką wiesz, zestresowaną. Nic. Kompletnie nic. Będzie dramat. Dramat. W sensie żadne tabletki nie pomogą. I w drugą stronę też, nie? Większość ludzi pytających, co na poprawę libido u kobiet, to zadaje to pytanie bez sensu, bo tak. To ty jesteś przyczyną, nie? On szuka tabletki. No tak. Nie zawsze on jest przyczyną. To też nie róbmy z facetów gnoi. Ale nie ma tam. PT-141 pomaga. Ale ja i tak uważam, jeżeli możemy wejść w ogóle w taki temat, chociażby nie było, ja nie tutaj nikomu nie chcę doradzać, jako ze strony takiej, że ja wiem. Jedynie do rozkwiny sobie to wejść, czy mam rację, czy nie. Ja uważam, że należy rozmawiać z sobą. Porozmawiać szczerze. Słuchaj, baby, ja widzę, że masz suchości pochwowe. W czym jest problem, kurde? Ale nie, wiesz, ty z tobą to zawsze. Tak, ty jak twoja matka. Tak, to na pewno zawsze. Nie, ale poważnie. Porozmawiać. Wziąć, być mężczyzną. Jakkolwiek to brzmi, usiąść, ty, słuchaj, jest problem, wiesz, bo ja zauważyłem tego, pomóc ci jakoś, coś to. I się okazuje nagle, że kobieta mówi, ty, bo wiesz, bo ja dużo myślę, bo tam nasza, nie wiem, imię dziecka, Krysia, nasza Krysia ma problemy w szkole, a wiesz, kobieta myśli inaczej niż facet, nie? Tak. I Krysia ma problemy i to, i tam, to tam Danielek coś się stało. Jej się po prostu nie chce. Po prostu jej się nie chce, ona nie ma ochoty, bo jest zmęczona życiem. I trzeba jej pomóc, bo po tym jest bycie z kimś czy małżeństwo. Bycie z kimś, tak to nazwijmy. To nie jest dawanie sobie orgazmów. I ty żyjesz ty żyjesz z dziećmi po swojemu, a ja jako facet żyję z pracą po swojemu. Bo teraz już mniej niż kiedyś, ale kiedyś było tak, z tego co ja jestem świadomy, pamiętam, że było tak, że kobieta miała pracę i dzieci, a mężczyzna miał pracę. A kobieta miała pracę, dom, dzieci, etc., etc., etc. Bo tak było, nie szukujmy się. No tak. Tak byliśmy wychowywani, tak? Dopiero teraz jest ta świadomość, że też może się zająć dziećmi. Kobieta też może sobie gdzieś wyjść na spacer, do grudka i dalej, przecież to dalej nie pójdzie. Ale nie, no żartuję, ale wiesz o co chodzi. Też ma prawo wyjść, a nie tylko było, to jedzie z kumplami, pa. I ona siedziała w domu z dziećmi, nie chce wyjść z koleżankami. Nie, bo ona na pewno da dupy wszystkim tam. Dobrze, że ty jako facet wszystkich nie balcowałeś. To jest takie samo myślenie, wiesz, jeden do jednego. I dowartościowywanie babki spowoduje, że ona nie będzie cierpiała na suchoty pochwowe. Macie krótki przykład, dlaczego na początku związków wszystkich jest takie na tym, że ona by cię zjadła, wiesz, nie? I ten, bo zapraszasz na randki i kupujesz kwiatka, powiesz, że jest ładna, że o niej myślałeś cały dzień, jak jej nie widziałeś i tak dalej. To jest coś nowego. I cały klucz polega na tym,
żeby utrzymać ten stan jak najdłużej. Nie na takiej wysokiej intensywności, bo się nie da. Tylko to trzeba, tak mi się wydaje, z teorii czy z praktyki, to już nieistotne, wypełniać trzeba. Wypełniać, czyli jeżeli spada ilość randek, bo spada z czasem, to wypełni to czymś innym. Czymś innym. Nie wiem, ugotuj obiad dla niej, nie za nią, tylko dla niej. Dla niej, bo wiesz, bo tak jest, ugotuj obiad. No, kto gotuje obiad? Kobieta. A czemu ty nie ugotujesz? Przypuśćmy, no bo to kobieta. A czemu ty? Czy mężczyzna jest gorszy? Jesteś ułomny? Masz takie ręce, wiesz, nie? Nie obrażając chorych ludzi. Nie ugotujesz obiadu, bo co? No bo nie umiem. W moim przypadku to poza jakimś tam mięsem z ziemniakami czy ryżem, tak jak ja mu gotował jakiś obiad wykwinny, to by się mogło skończyć zatruciem. Powiem ci tak, ja umiem już sernik robić bez przepisu i kurczaki umiem robić różne rzeczy i faszerowane papryczki. Naprawdę, Google wpisujesz i umiesz. Nawet jak będziesz średnio dobry, to powiesz, że dobry, bo wiesz, że się starałeś. Jeżeli jest normalna, jeżeli jest głupia i ma Heidiego Medinę w mózgu, to nie, nie doceni. Ale rozumiesz, chodzi o to, żeby być wsparciem dla babki, żeby z nią być w czymś razem. I to się poprawi. U kobiety problem z libido to jest głowa. Przede wszystkim głowa. Przede wszystkim głowa. Przede wszystkim. A my mamy tak popieprzoną głowę, że my wymagamy od siebie. Od drugiej osoby. Mamy wymagania odnośnie życia, odnośnie tego, jaka ona powinna być, jaki on powinien być. To się kończy tak, dobra, jest to, weź się kopnij się w dupę sama. I facet wychodzi. Raz wyjdzie, drugi wyjdzie, raz ona wyjdzie, trzeci wyjdzie. I game over jest. Bo w tych czasach, już kończąc ten wątek, zauważ, że już nie ma mechaników. Są wymieniacze. Tak, jak coś się psuje... Się wymienia. To jest takie proste. Masz telefon, Pindera... Uj, z Haliną, Grażyna też fajna dupa, z wadą dalej. Dokładnie. Grażyna nie krzyczy, Grażyna nie wyzywa, nie kłóci się ze mną, jest miła. I nie myślisz o tym, że Grażyna byłaby taka sama jak Halina, gdyby z tobą była. To jest coś nowego, coś fajnego. I potem się okazuje, że już bijesz na dwa fronty. I problem jest w tym, że dużo mężczyzn, kobiet też, że przepraszam, dużo osób, żyjąc w takiej relacji, że jest z Grażyną czy tam z Henkiem i poznaje drugą osobę, uzależnia się od tego stanu. Tej adrenalinki, bo to jest, wiesz, to na pewno tak wygląda, że piszesz z tym, chowasz telefon do kieszeni, potem tu, wiesz, uzależnia adrenalina. Kończysz się z Halinką, bo się nie dogadali, ale dalej jest uzależnienie od tej adrenaliny, wiesz. Bo przecież na tych aplikacjach randkowych, przecież tam z tego, co w internecie, bo ja z mężczyznami nie piszę, nie pisałem nigdy, ogólnie nie piszę chyba. Kiedyś na Instagramie mnie podrywali, ale to już jest inny temat. Ja pierdolę. O Boże, ale zbanowałem. Chodzi o to, że pewno jest takich historii o tym, że jakaś Grażynka, czy tam jakiś Stefan spotykał się z zamężem, czy z żonatą kobietą. Po co? Bo oni potrzebują nie tyle orgazmu, to tego, wiesz, tej adrenalinki, że się spotka, coś zobaczy. Ach. Zakazany owoc, nie? Który najlepiej smakuje. Tak. Ale to pamiętam, to jest mądrość mojego dziadka, świętej pamięci, który kiedyś mi powiedział, że kiedyś i tak każda będzie stara i brzydka. Znajdź sobie taką, z którą się zestarzejesz i wiesz, i będziesz się z nią, będzie bardziej twoją koleżanką niż tą piękną lalą, aczkolwiek wiadomo, że to, wiesz, raczej facet jest wzrokowcem jako myśliwy. Ludzie mówią, że złota miska jej się nie daje. Ja się zgadzam, ale jak zawsze, a to co przed ale się nie liczy, lepiej jest ze złotej niż z gównianej. Tu się zgadzam. I mieć 100 szwagrów. Nie nawiązuję, broń Boże, do nikogo. Nie. Także to takie... Ale patrz, jakie my mądrości poruszamy teraz. Nie? Dzisiaj tak. Jeżeli i powiem tak, że jeszcze tak od siebie, jakbym mógł dodać takie przemyślenie życiowe, że jeżeli dogadasz się z tą osobą, z którą jesteś w związku, nieważne czy nas to w sumie raczej bardziej faceci słuchają niż kobiety, to tak jak w każdej relacji, jeżeli my będziemy się rozumieć, my potrafimy, nie wiem, półtorej godziny o czymś tam gadać i na tym, i jeżeli te same relacje z osobą, z którą śpisz,
uprawiasz seks i masz tam wspólne rachunki, kredyty i tak dalej, będziesz mieć jak z resztą kolegów czy tak. koleżanek, tak. to na pewno to ma szansę przetrwać, bo ja mam swoich jakichś tam przyjaciół jeszcze z czasów dzieciństwa, a jeżeli oprze się to tylko na tych takich instynktach, powiedzmy, tak. i ten, tak. to w momencie, kiedy z czasem się najesz, to przestaje tak. ci smakować, nie? Tak, tak. Uważam, zaczniesz myśleć, ja już bym nie jadł kurczak, już mi się przejadł, tak, ja bym na jakąś się przerzucił szynkę, nie? Tak, tak, dokładnie. Uważam, że w relacji z drugim człowiekiem i z przeciwną płciową w głębokiej relacji, pomijając już moment tej miłości takiej romantycznej, bo potem ona mija i zostaje zwykła miłość, tak mi się, tak wiem, że tak jest, to koleżeństwo jest bardzo ważne. Koleżeństwo, że możesz pójść z kimś na piwo, na bilarda, na kręgle, do siłowni, pośmiać się, wygłupiać, iść do wspólnych znajomych, ale wiesz, jesteście kumplami, nie nudzicie się z sobą, a nie, że każdy ma swoje zadanie, tylko przynosi rachunki do domu. Opłaca rachunki. Bo to już jest fuck up. Niestety jesteśmy tego nauczeni kulturowo, bo kiedyś tak było, że wychodziło się z sobą dla rozsądku, bo to trzeba się wyjść za kogoś. Ludzie się nie rozstawali po iluś tam zdradach, no bo to wstyd, bo dla dzieci, bo coś tam, wiesz, i żyło się na siłę z kimś. Kulturowo jesteśmy tego, byliśmy tego nauczeni przez naszych rodziców, jeżeli mogę tak powiedzieć, przez 40-30 lat temu. Teraz już to trochę inaczej wygląda. Jest o wiele większy dostęp do wiedzy. Ja uważam, że ogólnie powinna być propagowana terapia. Terapia, powiem więcej, uważam, że 90% z nas, Polaków, powinna chodzić na terapię dla ludzi, którzy są DDA albo DDD, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Większość z nas powinna iść. Większość. Po prostu, bo my bardzo często nie kumamy świata, który wokół nas, my nie kumamy sami siebie, dlaczego my postępujemy w dany sposób. A jeżeli bardzo częstym powodem toksycznych relacji jest to, że jedna osoba kuleje i druga osoba kuleje. I jak kuleją razem, to się oprą o siebie i idą prosto. Nawiasem mówiąc, to nie ja to wymyśliłem, to jest książki właśnie o relacjach z drugimi ludźmi. I to jest relacja, ona idzie jako taka, idą razem. Ale sami nie potrafią funkcjonować i to nie jest dobre. Bo obydwoje kuleją. Jedynie dobry związek, dobrą relację stworzyć z drugim człowiekiem, kiedy się nauczysz żyć samemu. Kiedy umiesz żyć sam, nie naucz, umiesz, że ty nie potrzebujesz kogoś, by ci dawał ktoś szczęście. Że ty nie swojego szczęścia, jeżeli można użyć takiego słowa szczęście, choć to jest też inny temat, nie opierasz w drugim człowieku. I tyle będzie si, że ty sam jesteś samowystarczalny i jesteś dla siebie najważniejszy. Bo bycie dla siebie ważnym nie jest niczym złym. Niczym. To jest coś dobrego, być ważnym dla siebie. Oczywiście my jesteśmy tego uczeni od zawsze, to inni są ważniejsi, musisz dla innych. Nie, dla siebie musisz. Dla siebie musisz iść do pracy, idziesz do pracy, zarabiasz, wymyślam, 5 koła miesięcznie na rękę, weź 500 przepierdziel, kup sobie spodnie i buty raz w miesiącu. Poczuj, że po co chodzisz do tej pracy, nie? Albo odkładaj część pieniędzy na coś, żeby to sobie kupić. Poczuj to po prostu, bo bądź dla siebie ważny. Kurde, jaka mądrość dzisiaj. Ojena. No, nie, panie. Nie ma takiego kanału na YouTubie w Polsce. Nie ma, który miesza jednocześnie trening, dietę, śmieszne rzeczy i życie. Bo to, co mówimy teraz, to jest życie. Nie ma czegoś takiego po prostu. Uważam, że jesteśmy pierwszymi ludźmi w Polsce, którzy mówią w taki sposób do takiej grupy ludzi, jak my teraz mówimy. Bo są kanały, które mówią o psychologii, w cudzysłowie o życiu, ale to zazwyczaj są takie miękkie kanały, wiesz. Dla osób, dla Grażynek, dla Karolków, którzy siedzą sobie z biura i on słucha, jak żyć. Bla, bla, bla. A tu dwóch gości, którzy naprawdę, ja swoje przeżyłem, ty swoje przeżyłeś, którzy mają swoje wnioski życiowe, opowiadają. Nie ma tego, jesteśmy pierwsi, to jest ważne. Tak jak ja byłem jednym z pierwszych, jak nie pierwszy, który na taką skalę mówił o bombie w Polsce, o sterydach, żeby mu uprecyzyjnić, tak tutaj jesteśmy pierwsi po prostu, którzy mówią do tej grupy ludzi, do której nikt nie mówił, bo nie wiem, czy wy wiecie, do większości z was nikt by nawet nie powiedział nic takiego. Bo po co wam bo to? Bo nawet mówi? Gdyby to samo przeżył, czy wiedział co my, to się pewnie albo wstydzi, tak. albo o tym się tak. nie powinno. Bo tak, to tego. Nie wypada, bo to kumple powiedzą, a w dupie z nimi, co ci kumple powiedzą? Kumple ciebie życie przeżył?
I kolejna mądrość życiowa ode mnie. Ja lubię takie teksty wrzucać. Nie? Ja swego czasu to, zresztą do mnie dużo osób mówiło, że ty powinieneś jakimś psychologiem zostać, ale tak naprawdę wiesz, nie, to wszystko wynika ze słuchania mądrzejszych od siebie, tak. Z przeżycia wielu, wielu różnych rzeczy, od tych mega pozytywnych, zajebistych, które będę wspominał do końca, do takich, gdzie naprawdę wiesz, się chce płakać. Tak. I powiem wam tak. Ludzie uczą się na błędach. Normalni ludzie uczą się na swoich błędach. Mądrzy ludzie uczą się na czyichś błędach, a debile się na żadnych nie nauczą. Tak. I bądźcie mądrzy, tak. Wyciągnijcie coś z tych takich naszych, powiedzmy, historii, anegdot i tak dalej, przykładów i uczcie się na błędach, z którymi my mieliśmy do czynienia, bądź komuś pomogliśmy w ich rozwiązaniu, nie? Tak. Bardzo mądre. Szkolenie w Irlandii będzie na temat dopingu. O, i może wrzucimy tu trochę gratis tej mentorstwa życiowego na szkoleniu w Irlandii. Nie. Zawsze jest. Naprawdę. Zawsze. Podczas kiedy rozmawiam z ludźmi i jest szkolenie, to zawsze coś tam pogadam o życiu. Bo wiesz, jak mówisz o soku, o dopingu, to tak czy siak zahaczysz o życie. Bo doping wpływa na życie. Ktoś mówi, że go to nie rusza, on nie widzi zmiany w psychice. Nie, są zmiany. 70% ludzi, którzy sięgnęli po jakieś tam pierwsze bomby, to albo dlatego, że chcieli być więksi, silni, bo byli mali albo chudzi, tak. Albo ktoś im dokuczał, albo chcieli być bardziej alfa, albo coś z tych rzeczy. Dlatego bardzo niewielki procent ludzi sięgnął po doping stricte po to, że miał plany jakieś tam startów i tak dalej, nie? Dlatego tak dużo w fit świecie jest kulturystów, którzy są zakompleksionymi ludźmi po prostu. Jakkolwiek to brzmi, niech się na mnie nie obraża po prostu. Tak, i są słabi psychicznie i potrzebują terapii po prostu, lekarza, psychologa. No, to nie jest wstyd mieć kompleksy, wstyd jest nic z tym nie robić, nie? Żaden. Jak ja mam mnóstwo. Też masz pewnie parę i każdy ma jakiś kompleks, każdy ma słabości, każdy ma niedoskonałości, każdy jest gdzieś spieprzony po prostu. Każdy ma, tylko trzeba tym pracować. Nie jest wstyd być grubym, ale wstyd jest być grubym przez 20 lat, nie? Jeżeli nie jesteś chory. Że co teraz? Nie, ale ja, tak. Czyli wstyd to jest sobie tłumaczyć to wszystko, że... To, co jest teraz najgorsze, to, co teraz rzucają, wiesz... Nie musisz, nie możesz być ten, ciało pozytywność, tak? Jak to tam teraz ta nowa lewacka spierdolina się nazywa? Nie wiem. O człowieku, ja to wiesz, mam sporo czasu w tej mojej kurwa pracy. I nieraz jak coś wjadę, wiesz, a mam jeszcze takich ananasów, co mi lubią podsyłać, bo wiedzą, że ja jestem bardzo, że tak powiem, impulsywny na pewne tematy. I wiesz, nie, i to, co oni, to, co robią wam te smartfony i telewizja plus tam Instagram z mózgu, to jest większa sieczka niż wjebanie 7 gramów towaru bez żadnych osłonek i suplementacji naraz, nie? Tak, oczywiście. 2 gramy trenu nie zrobi wam takiego rozpierdolu, jak 24 godziny w internecie, jeżeli bierzesz to do siebie, nie? Jesteś chłonny. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo nie chwaląc się, powiedzmy, że wiem bardzo dużo o życiu niektórych ludzi, którzy mają tam tych Instagramów, followersów na Instagramie bardzo dużo. I nie mówię tu z Polski, więc się nie doszukujcie. I wiem na przykład, że koleś, który swego czasu praktycznie płakał w rozmowie przez telefon, na Instagramie, wiesz, czarne okulary, samochód, wiesz. Fiwarafa, nie? Fakat, wiesz, no film z treningu był, nie? Ciężary, ogień, agresja, wiesz, nie? A w rozmowie był płacz, nie? Także mam nadzieję, że to wam coś da do myślenia, bo naprawdę ja się spotkałem z wieloma takimi rzeczami. Mam jednego znajomego, który też, że tak powiem, zarabia nawet nie średnią krajową, a na Instagramie dalej jest, wiesz. I to też nie z Polski, nie szukajcie, nie? A na Instagramie dalej jeździ samochodem, który tam w czasach swojego, nazwijmy to, prosperity, gdzieś tam mu się udało i wiesz, i nawet, no,
nie zagłębiam się już dalej. Nie? Także nie wierzcie w to, co widzicie w internecie. Nie słuchajcie wszystkiego, co słyszycie w internecie, bo to ma z prawdą tyle wspólnego, co włączycie sobie odpowiednią stację i będziecie słuchać. Jakąkolwiek stację. Tyle. Gdyby to było po to, żeby ludzkie życie, czy tam świat był lepszy, to nie pchaliby się do tego politycy i ludzie, którzy chcą tak naprawdę was kontrolować, zmieniać, jakkolwiek to sobie nazwiecie i na tym. Jeżeli coś da się wykorzystać, żeby jakaś tam grupa osób miała korzyści i że tak powiem, wiesz, ciężko nie użyć takich słów, żeby czegoś nie powiedzieć za dużo, no to tak jak wybory, nie? Gdyby wybory miały coś zmienić, to by były kurwa nielegalne, nie? Tak, amen. Tyle. Także pamiętajcie o szkoleniu w Irlandii. Już tak ucinając. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać? Nie, już bardzo dużo rozmawiamy. Hasło na koniec? Znowu się kurwa nie przygotowałeś. Ach, nigdy nie przygotowuję na hasło. Hasło na koniec? Nie wiem. Wszystko z głową. Twoje stare. Tak. Bo do tego, co wsiąkniecie do waszej głowy, też jest potrzebna głowa, nie? Żeby oddzielać to, co jest wartościowe, od tego, co jest niewartościowe. Szamba. I sejwować w waszym twardym dysku to, co wam się przyda i co wam pomoże w życiu, a kasować to, co wam przeszkadza. Tak, bo jeżeli będziesz miał w głowie, to będziesz mielił rzeczy zbędne. Nasz mózg nie rozróżnia prawdy od fikcji. Jeżeli ty się stresujesz, czy myślisz o czymś, co cię wkurza, to twój mózg przerabia to tak, przerabia to w ten sposób, jakby działa ci się krzywda w tym momencie. To jest udowodnione, to jest, no tak jest. On nie rozróżnia tego. Jeżeli filmuje się, że twoja kobieta, czy tam mężczyzna cię zdradza, to co może nie być w ogóle prawdą. To ty przerabiasz to tak samo mocno, jak wtedy, kiedy by się złapał, czy złapała go z bolcem w waginie innej kobiety. Tak samo. On nie rozróżnia tego prawdy od fikcji. Jeżeli najlepszym przykładem jest to, że oglądają w większości to kobiety film i wiedzą, że to film i kogoś zabili, ona płacze, nie? No. A przecież to jest tylko aktor. No. Ja uwielbiam Wiedźmina, książkę. I teraz słucham na audiobooku, po raz drugi przesłuchałem prawie całą. I skończę to i odpalam po raz trzeci. I mimo, że i to nie jestem kobietą, a czasami się tak w korbie klimat, mówię sobie, tak siedzę i nagle mówię, o kurde, a estro w normie, żeby nie było. Więc to nie tylko kobiety, ale jest tak, bo że nas mózg to odbiera, to tak jakby było naprawdę to się działo, nie? A tam nic się naprawdę nie dzieje. Kończym, panie, już musimy. Tak. Wszystko z głową, pamiętajcie, kto wytrwał do końca, a podejrzewam, że ci, co nas oglądają, to oglądają do końca. Tak, mają bardzo długie kardio. Także do następnego, trzymajcie się. Narka.